jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Mike właśnie prowadzi samochód. Zmierzamy do San Francisco. Zrobimy taki krótki wywiad wrażeń, czy warto przyjechać do Los Angeles, co zobaczyć, jak Mike tutaj się czuł. Mike, opowiedz o sobie, przedstaw się, kim jesteś. Cześć, jestem Mike. Mike to ksywa, którą nadano mi kilka lat temu w pierwszej mojej pracy, kiedy spotkałem się z ludźmi z Ameryki i się przedstawiłem, powiedziałem, że mam na imię Mieszko. Oni nie byli w stanie tego wymówić i powiedzieli, że będę Mike. Także od tamtych czasów jestem Mike, a formalnie Mieszko. Mam 30 lat. Od kilku lat zajmuję się fitnessem i zdrowym trybem życia. I to chciałbym promować. Chciałbym promować naturalną kulturystykę. Aktualnie, jak widzicie, jestem w Los Angeles. Spełnię swoje marzenia sprzed 18 lat, kiedy zacząłem interesować się koszykówką, a dokładnie Lakersami, Kobe Bryantem. Kilka dni temu miałem okazję zobaczyć, jak Kobe gra i dlatego tutaj jestem. A przy okazji zwiedzam Los Angeles. Polecam to miejsce, ponieważ cały czas świeci słońce i z zewnątrz są jakby takie wyzwalacze, takie popychacze ciebie do tego, aby pracować nad swoim ciałem, umysłem. W Polsce jest to troszkę trudniejsze, ponieważ częściej mamy pogodę taką przygnębiającą i trzeba więcej poświęcić nad pracą, nad motywacją, żeby w tym kierunku dalej się rozwijać. Okej, Mike, mówisz, że interesujesz się fitnessem. Kiedy ta przygoda z tym lifestyle'em dla ciebie się rozpoczęła, co było taką iskrą, która zapaliła ogień? Oj, to było dawno temu. To było chyba z 20 lat temu, kiedy dostałem płytę Peter André. I tam na okładce Peter miał świetne ciało, klatka piersiowa, estetyczna, kostki na brzuchu i wtedy za dzieciaka marzyłem też, żeby coś takiego mieć tutaj w swoim ciele. Ale przez następne 15 lat tylko myśli były, zawsze inspirowało mnie takie ciało, ale nigdy nie wiedziałem, jak to zrobić. Cały czas byłem związany ze sportem, ćwiczyłem, ale nigdy nie pracowałem nad sylwetką. Zawsze byłem wysportowany, miałem szóstki z UF-u, grałem w koszykówkę, w siatkówkę, no chyba wszystko robiłem, co dało radę robić, na rowerze skakałem i tak dalej, biegałem. Ale dopiero tak, no i kulturystyka, trenowanie na siłowni, no to już można powiedzieć, że od 15 roku życia zacząłem, ale to było takie trenowanie, miesiąc czasu przerwa, 3 miesiące i takie ćwiczenia typu ćwiczysz, a nie wiesz, co tak naprawdę to robi i jaki będzie tego skutek. Ale 4 lata temu, a dokładnie 2012 rok, początek tego roku, zadałem sobie pytanie, co robię, albo czego nie robię, a co robią inni, i starałem się tutaj znaleźć to, co robię źle, albo czego nie robię, dlaczego nie mam tej sylwetki, o której marzę od tylu lat. I zacząłem po prostu maksymalnie dużo się uczyć, czytać, wyszukiwałem takie frazy, które powodowały, że tą wiedzę nabywałem z internetu, głównie z Google oraz z YouTube'a. A w tamtych czasach, czyli jakieś to było 4 lata temu, w Polsce nie było takich stron internetowych, nie było tego kultu ciała jeszcze i wzorowałem się właśnie na tych osobach, które tutaj żyją w Los Angeles. Trenuję na Venice, Gold Gym. Czytałem sporo ich blogów, oglądałem filmy, zacząłem się na nich wzorować. Tą wiedzę, którą oni udostępniali, to nie była wiedza taka poukładana, tylko to były takie krótkie tipy, a tych tipów jest ich tysiące, dlatego żeby zrobić fajną sylwetkę, trzeba to zebrać wszystko do kupy, przeanalizować, jeżeli chcecie to robić samemu bez płacenia. Ja tak to robiłem i doszedłem do złotego środka.
i po kilku tygodniach zrobiłem swoją pierwszą transformację. Można powiedzieć, że wtedy to się zaczęło. Okej, Mike, z tego co mówisz, nie wygląda na to, że aby osiągnąć wymarzoną sylwetkę, taką, do której ty dążyłeś, to mega dużo czasu trzeba zainwestować. Jak ty organizujesz sobie czas, czy zajmujesz się tym profesjonalnie i jakby ten lifestyle łączysz z pracą, że zarabiasz na życie, czy robisz jeszcze co innego? Jeśli tak, to jak jesteś w stanie pogodzić te obie rzeczy? To tak się wydaje, że to zabiera dużo czasu. Na początku owszem, kiedy ktoś zaczyna pracę nad ciałem i zmianą swoich nawyków, trochę potrzeba czasu, zazwyczaj trwa to miesiąc czasu, tak statystycznie, żeby troszkę się przeorganizować. A moja rada jest taka, że na początku rozpisz sobie swój harmonogram dnia. Jeżeli twój dzień każdy w tygodniu jest inny, rozpisz sobie harmonogram na tydzień. Jeżeli tygodnie się jeszcze różnią, rozpisz sobie na miesiąc, rozpisz sobie wszystko, rozpisz sobie, kiedy idziesz na święta, kiedy gdzieś wychodzisz na wakacje. Musisz to mieć mniej więcej rozplanowane i znaleźć w tych wolnych jakby fragmentach dnia miejsce nad pracą nad sylwetką. Tutaj ważne, aby się znalazła chociaż godzina na trening, a to niekoniecznie musi być godzina trenowania, ale mówię o tej godzinie, gdzie trzeba się przebrać, zjeść, z powrotem przebrać i tak dalej, bo czasem są treningi 20-minutowe. To wydaje się, że to jest bardzo dużo czasu, ale czasem w korkach więcej czasu spędzamy, albo siedząc przy internecie, oglądając to, czego tak naprawdę nie potrzebujemy. Co mogę tutaj jeszcze doradzić? Na początku musisz sobie zadać pytanie, czy tego chcesz. Czy ty tego chcesz, czy ktoś inny tego chce? Bo kiedy ty będziesz tego chciała, to świat się pozmienia, wszystko się tak poukłada, że ty to osiągniesz, bo gdy zaczniesz marzyć i będziesz coś bardzo chciał, to prędzej czy później to się stanie. Tak jak stało się to, że jestem teraz w Los Angeles. Okej. No właśnie, jesteś w Los Angeles. Wspominałeś na samym początku, że koszykówka, Lakersi, Kobe Bryant, co przyprowadziło cię tutaj? Czy to twój lifestyle, czy to koszykówka? Szczerze, przyprowadziła mnie tutaj koszykówka z tego względu, że już kiedy miałem te 15 lat, miałem cały pokój wytapetowany Kobe Bryantem, plakatami z konkursu sadów, innych koszykarzy. Kobe Bryant był wszędzie, miałem koszulki Kobe'ego, wydrukowywałem na drukarce atramentowej takie boardy, żeby sobie wykleić pokój. Zeszyty wypełniałem ze składami Lakersów. Statystyki sprawdzałem jeszcze wtedy, ile Kobe zdobył punktów na telegazecie. Nie było wtedy internetu. To były takie czasy, gdzie za dzieciaka marzyło się. Po prostu marzyło się, żeby być na tym meczu i tego Kobe'ego Bryanta zobaczyć chociaż go z daleka, jak kosuje, jak rozmawia, jaką ma mimikę twarzy, jakie ma emocje. I tutaj przyprowadziła mnie koszykówka, a dokładniej Kobe Bryant. Cały wyjazd był skupiony tylko na tym, żeby być na tym meczu i to się udało spełnić. A dodatkowo przy okazji kult ciała, zdrowy tryb życia, promocja tego na cały świat z tego miejsca. Jednym słowem, coś pięknego, marzenia stare i marzenia nowe połączone w jedno. Czy chciałbyś coś przekazać ludziom, którzy właśnie są na takim etapie, o którym wspominałeś, że trzeba sobie zadać to pytanie na samym początku, czego chcę? Czyli oni są w fazie planowania, na początku tej drogi realizacji marzeń. Czy chciałbyś jakieś wskazówki, krótkie tipy? Oczywiście tak. Z racji tego, że człowiek się uczy całe życie i chciałbym przede wszystkim promować tą naturalną drogę i żeby to było takim lifestyle'em, krótkie tipy. Na początku ja promuję
taką zasadę, jedz co chcesz, wyglądaj jak chcesz, ale to nie znaczy, że należy jeść pączki i może być wszystko ok, ponieważ będziesz w limicie kalorycznym. Czyli przede wszystkim jedz co chcesz, wyglądaj jak chcesz, ale liczymy kalorie. Ojej, teraz zadajesz sobie pytanie, jak to liczyć? Są świetne narzędzia wspomagające to, kontrolujące ilość spożywanych kalorii. Teraz na produktach wszystko jest napisane, także pierwszy tip, liczymy kalorie, ponieważ to jest nasza droga wyjścia, aby w kontrolowany sposób zmieniać naszą sylwetkę, czyli aby iść w odchudzanie, czyli redukcja, czyli wypalanie tłuszczu, wtedy mięśnie stają się bardziej wizualne, one przebijają wtedy skórę, bo ta skóra się staje chudsza i te mięśnie są bardziej wyeksponowane, wtedy jest rzeźba. A w drugą stronę, jeżeli ktoś jest chudy i chce troszkę nabrać, no to musi tych kalorii dostarczać więcej. Czyli jeżeli wyliczysz sobie, ile potrzebujesz tych kalorii i będziesz dostarczać więcej kalorii niż potrzebujesz, organizm będzie przybierać mięśnie. To jest bardzo długi proces, trzeba tutaj być bardzo cierpliwym, ale małe efekty dają dużo radości. Kolejną taką radą jest, aby nie robić wszystkiego za wszelką cenę. Planować to, o czym wspomniałem wcześniej, ponieważ życie ciągle rzuca nam kłody pod nogi i trzeba być takim zawodnikiem i wiedzieć, jaki ruch zrobić, gdy coś się pojawi znienacka. Typu nagle ktoś, bliska osoba chce z tobą wyjść do kina i okej, ty możesz powiedzieć, że ty masz dietę, coś takiego. To nie chodzi o to, to chodzi o lifestyle, to chodzi o to, żeby umieć zareagować w odpowiednim momencie i żebyś to sobie zaplanował. Czyli takie punkty, które niespodziewanie ciebie atakują. I wtedy, patrząc z szerszej perspektywy, cały czas możesz zachować trend wzrostowy, czyli idąc w kierunku swojego celu. To tylko wygląda tak matematycznie, że droga jest prosta, liniowa, ale to wszystko jest troszkę pofalowane. Ale wiedząc, mając świadomość tego, że wszyscy my, którzy pracujemy nad ciałem, bo mamy chwilę słabości, ale umiemy z nich wyjść. Wiemy, po prostu przełykamy to, budzimy się dalej i robimy swoje dalej. To jest taki drugi tip. Trzeci tip to, aby znaleźć takie sposoby, elementy, które cię motywują, pchają dalej. Ja na przykład, kiedy posłucham sobie muzyki, to niesie mnie i mogę robić, iść prosto, biec, mogę zacisnąć zęby i lecę dalej. Wejdź w taki wir, w takie środowisko, w którym się czujesz dobrze, którzy cię wspierają. Ludzie lubią, kiedy komuś się nie powodzi, szczególnie w Polsce. Tutaj w Stanach jest troszkę inaczej, jest tutaj łatwiej. Ale znajdź takie środowisko, albo uciekaj od takiego środowiska, które cię ciągnie w dół, bo to jest troszkę trudne. To jest taki trzeci tip. Okej, czyli wiemy, od czego zacząć. Jeśli chcielibyśmy znaleźć więcej jakichś rad, gdzie można to znaleźć? Czy ty prowadzisz również jakieś blogi w internecie, na Instagramie? Gdzie ciebie można znaleźć? Tak, owszem. Bardzo dużo pokazuję, jak żyję. Po to, aby promować to, co robię, ponieważ ja odnalazłem swoją drogę do szczęścia, w tym się odnajduję i też chciałbym, żebyście wy mogli zobaczyć, jak to wygląda z boku. Pokazuję prawdę, wrzucam na Instagram, na moim profilu Mike Milek Fitness Model. Czasami zmieniam nazwę na Mike Milek Fitness na Instagramie. Tam wrzucam zdjęcia z treningów, o tym, co wykonałem, co jem bardzo często. Pokazuję też, tam wpisy są, ile co ma kalorii, dlaczego to wybrałem, moje odczucia. Również mam profil na Facebooku. Strona się nazywa Mike Milek-Fitness Model. Tam są bardzo podobne posty jak na Instagramie. Tam również znajdziecie dużo filmów z treningów, dłuższe filmy, kilkunastominutowe. To samo prawie co na Instagramie, ale troszkę w szerszym wydaniu. I oraz mam kanał na YouTubie Mike Milek Fitness Model. Tam będę głównie szedł w kierunku takich playlist, how to, takie tipy, rady, żeby osoba nowa, która wejdzie i będzie chciała pójść w kierunku zmiany sylwetki, mogła tam samodzielnie już zacząć działać. Że sporo nagrywam filmów i chyba jeszcze coś mam.
mną. Jeżeli byście chcieli, to mam swoją stronę internetową www.mikemilekfitness.com. Tam jest więcej o mnie napisane, o mnie, o mojej przygodzie. Są tam zdjęcia również z modelingu. O tym chyba nie wspominałem wcześniej. Zanim zacząłem z fitnessem, dużo pracowałem jako model w pokazach, wywiadach. Tam są wszystkie zdjęcia, jest tego masa. Także tam możesz wejść i się troszkę zainspirować. Okej, Mark. Czy na koniec naszego wywiadu, po tym jak określiłeś siebie w tym świecie fitness, czy chciałbyś pozdrowić kogoś? Przede wszystkim chciałbym pozdrowić najbliższe mi osoby, które wierzyły we mnie oraz moje marzenia, szczególnie moich rodziców, tatę, mamę, brata, babcię, dziadka, wujka. Coś jeszcze mogę powiedzieć, moich najbliższych przyjaciół serdecznych z pracy, mojego pracodawcę, który pomógł mi w realizacji moich marzeń. Chciałbym pozdrowić wszystkich mieszkańców Solca Kujawskiego, miejscowości, w której pochodzę, mieszkańców Poznania oraz wszystkie osoby, które mnie wspierają w moim działaniu, które udzielają się w tym, co robię. To bardzo mnie buduje. I pozdrawiam wszystkich tych, których jeszcze nie znam, a będę mógł poznać. I chciałbym na końcu jeszcze pozdrowić widzów Empress Motion. Pozdrowienia z opuszczanego już przez nas Los Angeles, Kalifornii. Dokładnie. Pozdrawiam tutaj prosto z Los Angeles. Lecę w kierunku San Francisco.